Jeszcze w latach 90. polskie okna, drzwi, bramy to nie był cud techniki. Jak to się stało, że w tak krótkim czasie udało nam się zostać potęgą? No, to wiele czynników jakby na to wpływa, ale na pewno takie. Otwarcie się Polski, uwolnienie gospodarcze, uwolnienie przepisowe, wyjście na rynki eksportowe poprzez przyłączenie się do Unii Europejskiej pozwoliło nam rozwijać sprzedaż nie tylko w kraju, ale również za granicą. Też taka chęć i umiejętność. Radzenia sobie z biznesem, którą można powiedzieć w jakiś sposób y, ówcześni przedsiębiorcy mieli we krwi. Tak? Tam nie było w zasadzie ryzyka, bo wychodziliśmy z, my z, wychodziliśmy z niczego do czegoś. Tak? Otworzyły się szanse, pojawił się dostęp do technologii produkcyjnej y, z eksportu, pojawiły się pieniądze, finansowanie. No, w połączeniu z tą żyłką i chęcią naszą do rozwoju jako kraju i pracowitością no, dały takie efekty, jakie mamy dzisiaj. Na pewno trzeba dołączyć też do tego tą innowację, bo polscy producenci zrozumieli, że produkt musi być też dobrej jakości. To nie tylko jest zwykłe okno, zwykła brama, ale pewne aspekty techniczne też są istotne, na których budowaliśmy naszą przewagę konkurencyjną. Na pewno, będąc szczerym, należy wspomnieć również o kwestii kosztów. No bo nasze produkty produkowane w latach 90., wtedy kiedy to wszystko się rozwijało, były dużo bardziej przystępne cenowo niż produkty produkowane w Europie Zachodniej, prawda? Tam jednak te koszty pracy były dużo wyższe. U nas to wszystko dopiero ruszało, więc koszty pracy były stosunkowo niższe. Dochodziło nawet do takich sytuacji, że okno produkowane w Europie Centralnej w Polsce potrafiło być u producenta dwa razy tańsze niż już w tych krajach rozwiniętych. W związku z tym powstała ogromna poduszka finansowa, która również nakłaniała dystrybutorów eksportowych do skorzystania z polskich okien. Drzwi czy bram, które już szczyciły się bardzo dobrą jakością. Jednak same okna to nie wszystko, bo nasza branża w tym momencie ruszyła w zasadzie z całym portfolio produktów stolarkowych. Tak? Nie skupiliśmy się tylko na oknach, które były stosunkowo. Proste do produkcji, bo można było zamówić technologię, która do nas przyjeżdżała za parę miesięcy, odpalić guzik, kupić profile, kupić okucia i szyby i to wszystko poskładać. Ale w tym samym czasie powstawały w Polsce firmy, chociażby taka firma jak firma Wiśniowski czy firma Fakro z regionu nowosądeckiego, które zajęły się produkcją wypłynęły na produkcji innych produktów, bram garażowych czy okien dachowych. To już produkty nie tak popularne jak ówczesne okna. Tych producentów w Europie jest znacznie mniej niż w branży stricte okiennej. Więc my byliśmy w stanie już w tych latach 90. zaoferować Europie nie tylko polskie okna, ale polską stolarkę kompleksową. Mhm. No i dziś rzeczywiście te produkty są wypromowane, dziś polskie firmy mają już za granicą markę i mają przede wszystkim duży wolumen eksportu. Jak będzie wyglądać przyszłość w tej branży w najbliższych kilka lat? Jakby można być i mocnym optymistą i sporym pesymistą. Optymistą, bo jeżeli popatrzymy na ten tak zwany eksport i to ile Jaka jest chłonność tych rynków eksportowych, a jaką część tych rynków eksportowych stanowią dzisiaj polskie produkty, to mimo tego, że my jesteśmy liderem w eksporcie stolarki na świecie, to i tak stanowimy. Stosunkowo niewielki procent w każdym rynku poszczególnym. Tam nie ma takich mocnych liderów, którzy biorą 70-80% rynku. Więc dalej mamy ogromny potencjał do tego, żeby zwiększać swoją sprzedaż na eksporcie i jeszcze więcej tych produktów po prostu sprzedawać na rynkach zagranicznych. I to budzi ogromny optymizm, tak? Czyli dalej mamy ku czemu się rozwijać, tylko teraz my musimy się zastanowić, i to jest wyzwanie, jak, bo już musimy zacząć konkurować trochę innymi. Aspektami niż do tej pory. Zrównujemy się trochę cenowo, tak? no bo jakość życia w Polsce, płaca minimalna, więc ta robocizna to wszystko rośnie, to jest naturalne, więc ta poduszka finansowa w tej marży już maleje i ta, ta rywalizacja ceną powoli zanika. Technicznych aspektów się nie boimy, bo mamy doskonałe parki maszynowe, bardzo dobrze przedsiębiorstwa poinwestowały przez te lata w technologię produkcyjną, najnowsze maszyny, najnowszy sprzęt itd., więc tych technicznych aspektów też się nie boimy. Jedyne co może stanowić dla nas takie wyzwanie, tego barierę, to poszukiwanie tych nowych aspektów do, do konkurencyjności, tak? No bo skoro cena, cena już nie bardzo, technicznie się nie boimy, zawsze możemy być trochę do przodu, no to musimy jeszcze pomyśleć o innych aspektach, które mogą nam pozwolić na to, żeby utrzymywać tą konkurencyjność albo jeszcze bardziej się rozbudowywać i i to jest jakby wyzwaniem, żeby też w aspektach zarządczych, związanych z takimi rzeczami jak rozwój przedsiębiorstwa przez akwizycję, czyli powiększanie swojej obecności na rynkach eksportowych, to jest jeszcze coś, co u nas jest powiedzmy sobie takim nieznanym obszarem, bo jeżeli popatrzymy na naszą branżę producentów z naszej branży w Polsce, to akwizycja w zasadzie jest jakimś przypadkiem. Jeszcze nie umiemy tego robić, nie wiemy jak to robić i nie doświadczyliśmy tego. I my tę umiejętność musimy też nabyć i się jej nauczyć. No bo gdzieś ten przyszły rozwój musi się odbywać też przez różne zarządcze działania, nie tylko techniczne, okołoproduktowe, czy w sytuacji, kiedy jest e, duży popyt, no to wybudujmy hale, postawmy maszynę, ale też w tej sferze takiej mocno zarządczej, jeżeli chodzi o, o kwestie związane na przykład z akwizycją, na przykład z e, lobbowaniem pewnych rzeczy, e, legislacją i tak dalej, tak dalej. Także to jest, to jest ogromne wyzwanie, które nas czeka w najbliższych latach.